Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z historią gwiazdy, która zaraz po wojnie podbijała nasze serca niesamowitymi piosenkami. Na pewno nie każdy zdaje sobie sprawę, że to właśnie Marta Mirska jest wykonawczynią tej słynnej piosenki o pierwszym siwym włosie na skroni. Niestety nie będzie to historia z happy endem, bo mimo że pani Marta była uwielbianą gwiazdą, występowała na największych polskich salonach, to jednak jej starość była okrutna i wraz ze swoim mężem żyła w skrajnym ubóstwie i ostatecznie, choć jest to naprawdę trudne do uwierzenia, zmarła z głodu. Dlatego myślę, że dzisiejszy odcinek będzie nie tyle bardzo ciekawy, co pokaże nam, jak przewrotny potrafi być polski show biznes i to nie tylko dzisiaj, w tych dzisiejszych, wydawałoby się, niepewnych w showbiznesie latach, ale również wcześniej. Natomiast zanim przejdziemy do historii, to chciałam Wam dzisiaj polecić kolejne dwie książki, ponieważ od czasu do czasu staram się Was tutaj zarazić bakcylem do czytania i będzie to kolejna opowieść od Agnieszki Janiszewskiej, czyli autorki, która wyjątkowo pasuje do naszych opowieści, a powieści noszą tytuł Kuzynka Marii. Więc jeżeli czasem jest Wam tych historii za mało, to jak najbardziej polecam tę autorkę. Oczywiście pod koniec powiem więcej, bo u mnie na Instagramie będą do wygrania dwa takie dwutomowe zestawy książek. I te książki mówią też o tym, że pierwsza, najważniejsza miłość nigdy nie rdzewieje i nigdy nie przemija. I myślę, że dzisiejsza historia też będzie bardzo dobrym do tego nawiązaniem. Także zapraszam, pod koniec więcej informacji. Marta Mirska, a właściwie Alicja Nowak-Reiniger, urodziła się 12 lutego 1918 roku w Warszawie. Swoje dzieciństwo spędziła w Gdańsku, a karierę rozpoczęła zaraz przed wybuchem II wojny światowej w warszawskim teatrze rewiowym Ali Baba. Po maturze zamieszkała w Wilnie, a w 1940 roku zadebiutowała w amatorskim konkursie piosenkarskim, w którym zdobyła pierwsze miejsce. Nagrodą w tym konkursie był angaż do programu estradowego w wileńskiej kawiarni. Podczas wojny była łączniczką Armii Krajowej. Po wojnie, kiedy jej kariera na dobre się rozwinęła, związana była z wytwórnią muzyczną Mewa, dla której nagrała naprawdę bardzo dużo piosenek, najczęściej z akompaniamentem orkiestry braci Łopatowskich. To właśnie tam poznała swojego drugiego męża, który był perkusistą, Zbigniewa, który pełnił też funkcję przewodniczącego Krajowego Zarządu Muzyków Rozrywkowych. Para nie miała dzieci. Mimo że wyszła za mąż i do końca życia opiekowała się swoim drugim mężem, to nigdy jednak nie mogła zapomnieć o tym pierwszym, który był jej naprawdę wielką miłością i podkreślała to przez całe swoje życie, nie ukrywając tego zresztą, przed drugim mężem. Nie mogła się pogodzić ze stratą ukochanego i podpisywała się wieloma nazwiskami zarówno pierwszego, jak i drugiego męża. Swoją korespondencję podpisywała Marta Mirska-Zieleniewska-Reiniger. Ale co się stało z tą pierwszą miłością? Artystka wzięła cichy ślub z Janem Zieleniewskim, marynarzem Domu Pomorza. Wcześniej utrzymywali ze sobą korespondencję, wtedy oczywiście nie było maili i SMS-ów, więc często te listy miłosne to były prawdziwe arcydzieła. W 1938 roku Zieleniewski po raz pierwszy odwiedził swoją wybrankę w Wilnie. Sama Mirska później przez całe lata opowiadała, że była to właściwie miłość od pierwszego wejrzenia. Jednak wtedy pojawiła się wojna, dlatego młodzi planowali wziąć taki prawdziwy, huczny ślub wraz z weselem po jej zakończeniu i po powrocie mężczyzny ze służby, a właściwie z ćwiczeń w Bydgoszczy w 62. Pułku Piechoty, gdzie wyjechał jako trzeci oficer marynarki handlowej. Jednak agresja III Rzeszy na Polskę pokrzyżowała ich plany. Oczywiście kobieta bardzo bała się o swojego narzeczonego i niestety w tym wypadku ten lęk okazał się uzasadniony, ponieważ już podczas pierwszych dni kampanii wrześniowej mężczyzna zmarł. Piosenkarka poświęciła swojemu mężowi Janowi również wiersz, wspomnienie. Ale z czego my oczywiście możemy pamiętać Martę Mirską? Z takich piosenek jak Pierwszy siwy włos, Hej chłopcy, Niezapominajka i Rozstanie z morzem, Zachodni wiatr. Ten ostatni utwór również był wspomnieniem piosenkarki z młodości. Wtedy nie było też tak popularne koncertowanie, ale bardzo popularne były koncerty w polskim radio. I w pewnym momencie pani Marta miała ich aż 8 w miesiącu, co było naprawdę bardzo pokaźną liczbą i bardzo się z tego cieszyła. Śpiewała piosenki zagranicznych kompozytorów, ale także polskich. Występowałam szalenie popularnie wówczas w koncertach przy sobocie po robocie.
później w Zgaduś Zgadulach, po wieczorkach przy mikrofonie i w wielkich imprezach radiowych, wyjeżdżając z tymi koncertami do innych miast. W swoim repertuarze miałam piosenki różnych autorów, a wśród nich piosenki do słów Gałczyńskiego, Tuwima, Światopełka Karpińskiego, Łopalewskiego, Minkiewicza, Winklera, Gałkowskiego. Śpiewałam piosenki z zagranicznych kompozytorów i polskich. No i właśnie, myślę, że najpopularniejszą jej piosenką jest Pierwszy siwy włos. Piosenkarka początkowo nie chciała wykonywać tego utworu, ponieważ mówiła, że jest po prostu za młoda, żeby go śpiewać, ale ostatecznie zgodziła się. Jednak pewnie wy kojarzycie tę piosenkę w wykonaniu raczej męskim. No i z tym wiąże się dość pikantna historia. Bowiem kiedy już zdecydowała się zaśpiewać tę piosenkę i pierwszy raz wykonała ją przed publicznością, nie miała wątpliwości, że jest to prawdziwy hit. Widowni bowiem tak spodobał się ten utwór, że artystka bisowała aż 14 razy. Ale później swoją wersję utworu wykonał również Mieczysław Fok. I to zapewne jako jego utwór kojarzycie tę piosenkę. Podobno kiedy ta dwójka spotkała się gdzieś w warszawskiej restauracji czy kawiarni, to pani Marta była tak wściekła, że właściwie rzuciła się na Foga, krzycząc, że ukradł jej piosenkę. I w sumie było to trochę uzasadnione. Dlaczego? Ano dlatego, że wersja Foga stała się bardziej rozpoznawalna niż jej wersja i później, mimo że tak naprawdę ona była pierwsza, to wszyscy mówili, że jest to piosenka właśnie Foga. Ale faktycznie udowodniła też wtedy, że jest prawdziwą, emocjonalną kobietą, taka włoska natura, bo w tej kawiarni czy tam restauracji podobno obrusy razem z filiżankami fruwały w powietrzu. Książkę Piosenkarki PRL-u napisała Emilia Padoł i autorka przekonywała, że mimo że każda z postaci, które opisała, jest bardzo interesująca, to jednak Marta Mirska bardzo wyróżnia się na tle innych kobiet, bo ona niesie ze sobą taką powojenną estetykę, jeśli chodzi o interpretację i o umiłowanie wszystkiego, co sentymentalne. Była bardzo charakterystyczna i dlatego jest łącznikiem z zupełnie innym światem. Ona rozpoczęła historię polskiej rozrywki powojennej. Niestety później zachorowała i z powodu kłopotów z sercem musiała zrezygnować ze swojej kariery. Ponieważ wykonywała głównie piosenki innych autorów, nie miała tantiem autorskich, a te wykonawcze były właściwie groszowe. Później więc musiała wieść wraz z mężem spokojne życie w Warszawie. Jednak prawdziwy dramat stał się, gdy jej mąż zachorował i jako zupełnie sparaliżowany mężczyzna nie mógł już zarabiać, a dodatkowo żona musiała się nim zajmować. Nie mieli emerytury albo była ona tak niska, że właściwie nie wystarczała na życie. Znalazłam na YouTubie materiał, który jest takim krótkim wywiadem z panią Martą już po latach, kiedy ona już mocno schorowana w swoim mieszkaniu w Warszawie wspomina te młode lata. Zobaczcie, jak to wyglądało. Wiesz, tę herbatę pije się tak, jakby coś bardzo dobrego. Że jest bardzo dobre. Ulung, proszę, połączony ulung, mieszanka z ulunga, w torebce ulung. Wiesz, i taką mieszankę się robi i dopiero się dobrze naparza i jest świetna herbata. Nie mogę też. No serio, spróbuj. Jakby tu chodzić? Luniu, co? Pójdziemy kiedyś na spacer? Może. Dobry, no jak to może? Na pewno. Ale był taki jeden pan i mówi tak, Alicja Nowakówna, to nie jest nazwisko, żeby chwyciło. Tu musimy wymyślić jakiś pseudonim. Mam. Jest pani Marta Mirska. Poznałam też panią Ordonównę. Marzyłam o tym, żeby ją poznać, bo kto jej nie słyszał, kto zna tylko nagrania tej pani, to nie wie, kto to jest. Ona potrafiła, ona miała mały głosik. Ja natomiast miałam duży. Ja mogłam śpiewać bez mikrofonu, z mikrofonem. No, wiesz, ja... I tylko podchodzili do mnie panowie, tacy artyści, starsi, tylko mówię, co... Jak pani to robi, że pani tak śpiewa? W dokumencie opowiada o tym, że bardzo podoba jej się śpiew Niemena. Pokazywała swoje obcasy i wspominała lata, gdy była niesamowitą gwiazdą, leżąc już w skromnych warunkach w pierzynach w łóżku. Niestety, mimo że ten wywiad się ukazał w latach 70., to nikt nie pomógł artystce. Środowisko artystyczne, muzyczne w Polsce o niej właściwie zapomniało.
i kobieta, która też jakby bardzo głośno nie wołała o tę pomoc, żyła w skandalicznych warunkach pod koniec życia i wraz ze swoim mężem zmarła w 1991 roku, jak się później okazało, z powodu długotrwałego wygłodzenia. Małżonkowie pochowani są we wspólnym grobie na cmentarzu komunalnym północnym w Warszawie. Na grobie artystki widnieje jednak błąd. Zamiast nazwiska Reniger pojawia się Reinger. Dajcie znać, czy wy kojarzyliście panią Martę Mirską, czy znaliście jej piosenki, czy ta historia była dla was kompletną nowością. No i oczywiście nie zapomnijcie odwiedzić mnie na Instagramie, gdzie czekają na was te dwie książki, naprawdę bardzo ciekawe, które przeniosą was właśnie w te czasy, o których dzisiaj mówiliśmy, a nawet troszeczkę wcześniej, no i są nawiązaniem do tej niesamowicie romantycznej historii artystki i jej pierwszego męża, ponieważ no... będzie o tej pierwszej miłości, a kto do niej czasem nie wraca. Dziękuję wam za dzisiaj i do zobaczenia już niebawem. Trzymajcie się, hej! Ja bym już nawet mogła nie pamiętać swoich porywów i pragnień gorących. Mogłabym przeszłość rzucić w zapomnienie, gdybym zdołała zapomnieć wspomnienie.